nadal wonieją taką owcą. Wszystko mi leci z rąk dzisiaj. Dobra, wiem, że wyglądam jak babcia z Muzeum Wsi Lubelskiej. Nie. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowno. Witam Was serdecznie na moim kanale. Po dłuższej przerwie nie było mnie trochę, bo były święta. Miałam nagrać odcinek przed świętami, ale kilka dni przed świętami kupiliśmy wakacje i w Wielką Sobotę poleciałam na tygodniowy urlop. Miałam coś nagrywać na urlopie, ale urlopowałam się, niczego nie nagrałam, naprawdę niczego. Poza tym to było na Instastory i zdjęciami do prywatnego albumu, to nie mam Wam nic do pokazania tak naprawdę. Dlatego przychodzę teraz ze spóźnionym odcinkiem. Dzisiaj będzie taki wielkanocno wiosenny, świeży, kolorowy odcinek. No dobra, no to na pierwszy rzut idą rzeczy, które skończyłam. I tutaj mam, już pokazywałam Wam na Instagramie, ale kto nie ma, to są moje skarpetki pisanki. Proszę bardzo, druga strona. Zaraz Wam opowiem o tych super blokerach, które sobie kupiłam. Ale najpierw skarpetki. Skarpetki powstały w ramach kalu Miss Nicki Yarns. Skarpetki nazywają się pisanki i mają taki wzór ażurkowy. To było moje pierwsze podejście do ażurku, o czym nie wiedziałam, dopóki koleżanki mi o tym nie powiedziały, patrząc na to, co robię. Więc tutaj jest taki wzorek dla tych, co nie kumają jeszcze ażurków, tak jak ja, że powstały takie dziurki. O. Włóczka, którą wybrałam, ta kolorowa, jest po prostu fantastyczna do tego celu. O, można takie rozciągnięte będą. Jest fantastyczna do tego celu. Już Wam pokazuję, ile mi jej zostało. To jest włóczka firmy Lang Yarns. Mille Colori, Sok, Lux, coś tam, bardzo długa nazwa. Ten Lux to jest po prostu ta taka błyszcząca niteczka w środku. Bez tego Luxa to są po prostu takie kolorowe, skarpetkowe nutki. On kosztował 69 zł w E9 i to był duży motaz 100-gramowy. Tyle mi zostało, praktycznie połowa albo nawet więcej. Po parze skarpetek, dlatego że użyłam też jeszcze, nie wiem, którędy patrzeć do Was, może tędy. Dlatego że użyłam jeszcze białej włóczki, bo też jest z Langa. To jest jawol, tak zwany jawol w naszym slangu, przynajmniej krakowskim. Więc to jest włóczka jawol, też z Langa, też skarpetkowa. Akurat ta jest fajna, bo ta kosztuje tylko 19 zł za motek. Tam jest chyba 50 gramów i ona ma jeszcze taką niteczkę do wzmacniania. Pokazywałam Wam w odcinku poprzednim. I tej białej użyłam tutaj i powiem Wam szczerze, że mnie to się najbardziej podoba ten moment. I chyba sobie zrobię jeszcze jedne sobie, albo może na prezent. Zrobię jeszcze jedne skarpetki, które będą całe takie. Czyli po prostu jerseyem w okrążeniach. Dwa rządki kolorowe, dwa rządki białe. Spokojnie mi tego jeszcze starczy na parę skarpetek. Może tego nie, ale to wiecie, 19 zł to sobie mogę dokupić. Natomiast tego to spokojnie mi jeszcze na podkolanówki wystarczy nawet. Ta włóczka ma bardzo szybkie przejścia kolorów. I to jest super. I widać, że ona jest typowo pod skarpetki. Bo tutaj zobaczcie, że żaden rząd się nie powtarza. Zawsze jest chociaż odrobinę inny. Tu jest bardziej melonowy, tu jest taki pomarańczowy. Tu już się zaczyna zielony. Nawet jak jest fioletowy trzy razy, to on jest za każdym razem inny. Tu jest taki blady od zielonego, tu jest fioletowy, fioletowy, a tutaj już jest mieszany z niebieskim, taki siny. I ta włóczka ma bardzo szybkie przejścia kolorystyczne, idealne do obwodu skarpetki. Zresztą widzicie to. To bardzo ładnie tutaj widać. Ten fragment, wiem, że powtarzam to trzeci raz, ale najbardziej mi się podoba stopa. Tutaj. Pierwszy raz robiłam też taką piętę. Troszkę mi wyszły dziureczki. Powiem Wam, może nie wiem, czy widać. Troszkę mi wyszły dziureczki na tych stopach, ale to było moje pierwsze podejście i zupełnie mi to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że te skarpetki są całe w dziurki, więc tym bardziej dwie dziurki, napięcie to w ogóle mi to nie robi różnicy. No i tak. Wiem, że Wam się podobają, przynajmniej ci, którzy mnie znają, to mówili, że im się podobają, mi też się podobają, są mięciutkie, tylko mam taki zapach wełny nadal. Już były trzy razy prane, raz były blokowane tak klepane na stole na wakacjach i do słońca wystawione. Potem je założyłam na plażę i miałam sobie zrobić zdjęcia i weszłam i nadeszła fala i mnie zalało.
i musiałam je wyprać drugi raz tam na wakacjach, też trochę wyciągnęły. Musiałam je mocno wyprać, wytarmosić, bo miałam strasznie dużo piasku wbitego tutaj w te ażurki, a ten piasek był taki jak mąka drobniutko zmielony. I jak one, mi się wydawało, że wypłukałam cały piasek, a jak wzięłam je do ręki, jak były suche, jak je rozciągnęłam, to po prostu Sahara poleciała znowu z tych skarpet. Więc po powrocie do domu znowu je wyprałam, już tak prawilnie w płynie do wełny, odcisnęłam ładnie, nałożyłam na blokery i już są z powrotem ładne, więc nie są takie... Tamte to były chyba dwa razy dłuższe po tym praniu po plaży. A teraz są z powrotem takie, ale powiem wam, że po trzecim praniu nadal wonieją taką owcą. To nie blokery, bo blokery nie mają zapachu. Na początku blokery pachną taką wędzonką trochę od wycinania tego, ale już teraz nie. Natomiast te skarpetki, mimo że prałam je w płynach z zapachami, bo raz prałam w Eukalanie, który dostałam w gratisie od Strike, od Kasi, i raz w takim Moolite, Moolite keratin, taki do prania delikatnych rzeczy. I ten Moolite keratin pachnie bardzo mocno, a mimo to wełenka wonieje. Będziemy trochę szły rakiem. Szły. Nie no, szły. Żaden mężczyzna poza moim mężem nie ogląda tych filmów, także szły. Będziemy szły rakiem. Okazało się, że moje skarpetki to jest udzierg numer 6, ale w tym odcinku pokażę wam numery też 4-5. A jeszcze chwilę o tych blokerach wam powiem, bo one są takie śliczne. Wybrałam je sobie. Ups. Znowu potrąciłam kamerę. Dlatego, że ona tak leży, stoi tak. Słowo honoru, jak na tym memie. Pokażę wam. Mama, Andrzej to. Więc bardzo łatwo ją potrącić. No ale o blokerach. Blokery są od twórczyni, która się nazywa Wiedźma z Młyna. Kupiłam je na Etsy, ale najpierw wypatrzyłam je na Instagramie. I są takie piękne, no zobaczcie, aż ściągnę tą skarpetę. No zobaczcie. Nie. I to jest rozmiar damski na mój rozmiar skarpety SM. I mam jeszcze większe LXL dla męża i tamte są w pająki. Ale skarpetki dla niego to jeszcze jest pieśń przyszłości. Właściwie przeszłości, bo walentynkowe. A właściwie to będzie jakiś taki powrót do przeszłości, jak je skończę, ale dobra. O tym za chwilę. To są moje piękne blokerki w dynie. No zobaczcie, no przecież jestem cała ja. Tak? Cała ja. Blokery w dynie polecam. Są przepiękne. W ogóle tam są różne. W kwiatki, w motylki, w syrenki. Och, ja też lubię syrenki. Te kolory takie syrenkowe są też, nie? Też lubię motyw syrenek. Teraz jak byliśmy na wakacjach, to trafiliśmy do takiego marnego hotelu. Trafiliśmy. Ja taki wybrałam. Tam nie było co jeść, słowo daję. Więc napadałam prawie codziennie bufet dla dzieci. A w bufecie dla dzieci były, jak to się nazywa? Nuggetsy rybne. W kształcie zwierzątek morskich. I były między innymi syrenki, koniki morskie. Normalnie tak jak nuggetsy z maka, tylko że to były rybne i były w takiej panierce odciśnięte w kształty. Kraba, rozgwiazdy, syrenki. Idealnie się to wpasowało w mojej preferencji. Dobra. Skarpet. Jak już o tych wakacjach, to pojechaliśmy tam na Wielkanoc. I właśnie wtedy kończył się kal kołnierzykowy. Ja bardzo żałuję, że nie wzięłam udziału w pierwszej edycji tego kalu, gdzie był taki kołnierzyk retro, ale do tego jeszcze wrócę. W drugiej edycji, kołnierzykowy kal 2, były takie kołnierzyki w dwóch wersjach do zrobienia, ze wzoru Julii lub wzoru Ewy. Ja zrobiłam chyba ten z Julii, jeśli się nie mylę. Tylko że tam trzeba było podmieniać kolory w kwadratach babuni, a ja nic nie podmieniałam. Bo mam taką włóczkę, która sama zmienia kolory. W związku z tym, jak zauważycie, to nie są dokładnie kwadraty babuni w różnych kolorach, tylko ta włóczka się zmieniała sama. Tak wypadło, że akurat te dzyndzelki są niebieskie, to tutaj ta obwódka jest zielona, pokażę wam jeszcze tył. Wystroiłam się w ten kołnierzyk na kolację wielkanocną, która odbyła się w restauracji meksykańskiej. I bardzo dobrze się w tym czułam, bardzo elegancko wyglądałam, pokażę wam nawet. Jak będzie tu szurać po mikrofonie. To już tak mam na stałe związane, ale oczywiście można go dopasować. Odsunę się kawałek. Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Taki babciny. Babciny, ale w dobrym znaczeniu. Ostatnio
jakiś czas temu byłam na śniadaniu z grupą krakowską i przyszła Joanna, Asia Klikawka i miała taką torbę w koty. Ja mówię, jaka fajna babcina torba. I to był komplement. To moja koleżanka w liceum zawsze mówiła, że stare babki mają najlepsze torebki. Dla mnie, jak ja mówię, że to jest babcinę, to jest komplement. I ona miała taką torbę w koty z takiego materiału. Same koty dosłownie, takiego... Kurczę, są w pieski, w koty, to jest taki materiał, taki jakby tkany. Jak znajdę gdzieś, to wam pokażę to zdjęcie, w jakim typie była ta torebka. Ale to był autentycznie komplement z mojej strony. No i to jest taki kołnierzyk. Trochę właśnie babciny. Wiecie, że ja go nie prałam, tylko go zablokowałam żelazkiem. Dlatego, że... dlatego taki krzywy może momentami, bo ja to robiłam na szybciocha, jak się pakowałam, wiecie, w tych ostatnich dniach na Mariata, na ten wyjazd. Już tego nie poprawiałam potem. Nie brałam tego kołnierzyka, dlatego, że to jest akryl. Wiem, temat tabu, albo może i nie, ale dostałam w prezencie dwa motki akrylu. Już wam pokazuję, ile tego mam. Cała moja wieża przygotowanych materiałów na dzisiaj właśnie runęła. Mam dwa motki akrylu takiego. To jest 100% akryl z Turcji. A jakże? Dostałam to w prezencie. W dobrej wierze. Od kogoś, kto chciał mi zrobić przyjemność. A że nie miał za bardzo pojęcia o dziewiarstwie, o tym, z czego się robi, o tym, co ja lubię. To po prostu ta osoba kupiła to, co uważała za stosowne, ale wiem, że chciała dobrze, chciała mi zrobić przyjemność. Zrobiła tą przyjemność. Natomiast ja trochę potrzebowałam czasu, żeby znaleźć pomysł na ten akryl. Dlatego, że ja staram się nie robić z akrylu. No ale też nie jestem taka, że wyrzucę albo nie wiem, że jakoś gardzę tym. Po prostu staram się może nie robić rzeczy, które leżą na ciele, blisko ciała, żeby się w tym nie upocić, mi takie zwierzchnie gorące, żebym się miała ubrać w akryl, to w ogóle. No więc dostałam dwa moteczki, z jednego zostało tyle. Te motki chyba się nigdy nie skończą, dlatego, że ja z tego motka zrobiłam ten kołnierzyk. I tutaj jak widać właśnie ta nitka się zmieniała. Cały czas. Ja w ogóle nie pilnowałam tych kwadratów, tylko leciałam po prostu całością. I dlatego tutaj nie ma takich jednoznacznych środeczków pierwszego okrążenia, drugiego, trzeciego, czwartego, tylko właśnie te kolory się zmieniają. Zrobiłam też, właściwie jeszcze wcześniej przed tym kołnierzykiem, z tego akrylu girlandy wielkanocną. Nie mam jej, bo pojechała właśnie w prezencie do tej osoby, która mi zrobiła ten prezent, czyli która mi kupiła ten akryl, tylko podziękowanie. Więc zrobiłam tą girlandę z takich zajączków i jajek. Pokażę wam tutaj zdjęcie. Nie mam już jej ze sobą, ale też powiem wam, że ona dużo ładniej wyglądała na żywo. Na zdjęciu jakoś tak biednie i zwiędle to wygląda, a w rzeczywistości ona była taka kolorowa, optymistyczna, jasna. Na zdjęciach wyszło jakieś takie płaskie, widne, takie rozjechane. Nie wiem czemu tak to wygląda na zdjęciu. W rzeczywistości ona jest naprawdę taka przyjemna. Jednego motka, z tego motka, który był tej wielkości, bo to jest jeszcze nie napoczęte, tylko przewinięty, bo on był kiepsko zwinięty przez producenta. Więc ja sobie go przewinęłam na przewijarce na spotkaniu dziewiarskim. To z tego jednego motka zrobiłam kołnierzyk, girlandę i jeszcze zostało, ja nie wiem co z tego zrobię, ale ostatnio u Kasi, kobierce i u Madame zrób to sam. Jest taki kal na resztki. Ja wprawdzie się nie kwalifikuję na resztki, bo to nie są resztki, tylko to jest półtora motka. Ale one będą pokazywać, pokazują pomysły na różne wykorzystanie włóczek i wydaje mi się, że będzie coś o poszewkach. I nie wiem, czy by nie zrobić poszewki, bo ja takie nie mam określonego koloru dekoracji w domu. Znaczy wszystko z przypadku jest. Staram się, żeby było jasne, bo nie lubię ciemnych kolorów w otoczeniu. I nie wiem, czy po prostu tego nie przerobię na jakąś ładną poszewkę na poduszkę. Albo nawet dwie, jakby. Bo mam takie małe poduszki na kanapie i może to po prostu przerobię na poszewki. No bo nie mam pomysłu. A, znaczy w sumie to jeszcze jeden pomysł mam. Bo to jest drugi kal kołnierzykowy. Jeszcze był pierwszy. Pierwszy to był na kołnierzyk retro. I to było z projektu Kasi. Drugi raz się pojawia, jeszcze będzie trzeci. Kasi kobierce. I tamten był no, troszeczkę inny, możecie zobaczyć sobie na Instagramie. Tamten nie był taki babciny z kwadratów babuni. Takie wzorki były ażurkowe. I jeszcze może z tego zrobię ten drugi kołnierzyk. Będę miała dwa kołnierzyki w tej samej tonacji kolorystycznej, tylko do
różnych bluzek, a z tego, no to nie wiem, ale chyba wyjdzie poducha. Powiem wam, że ta wódka się nie chce skończyć. Ja to robiłam i robiłam i ona prawie w ogóle nie ubywa. Jeszcze do tego ona jest taka elastyczna. Pokażę wam. Ona jest taka elastyczna, ciągnie się. Nie wiem, czy to widać. Widzicie to? I ona po prostu, jak się naciąga, jak robię na tym szydełku, to ona się nie chce skończyć w ogóle. Ja nawet bym chciała, żeby ona się skończyła, ale się nie chce skończyć. Więc tak, girlanda to był dzierg numer 4. Ten kołnierzyk na szybciocha, przed wyjazdem, nie blokowany, tylko wyprasowany. W ogóle nie bardzo wiedziałam, co się stanie z tym akrylem, jak go wypiorę, więc w ogóle nie chciałam ryzykować, bo ja sobie go zablokowałam, wyprasowałam, wyprasowałam sobie bluzkę na kolację i już cały taki zestaw z kołnierzykiem i bluzką złożyłam delikatnie do walizki i włożyłam i było git. Więc to jest 5 i 6 były skarpetki. Więc jeśli chodzi o zamknięte udzierki na ten rok, to na razie mamy numer 4, 5, 6 i nara. Co robię teraz? No nie zgadniecie. Ja chyba będę pokazywać w każdym odcinku, nie wiem, kiedy to skończę, do końca roku. Ale chciałam wam pokazać, że jest progres. Tego, że tu jest góra tej skarpety. Ta skarpeta jest ogromna. Ogromna po prostu i dlatego tyle czasu zajmuje. Przypominam, że to jest mój pierwszy żakard, moje pierwsze spotkanie z żakardem. Chyba nie jest źle. To jest zdecydowanie lepiej niż tu, ale to już wam pokazywałam. Zrobiłam piętę. Ta pięta mi wyszła z dużymi dziurami. Ale też wyszła grubaśna taka, bo tutaj wam pokażę, bo tutaj mam właśnie te nitki z jawoli, czyli z jawoli. Dlatego, że to jest też bordowy jawol. I w nim w środku jest ukryta ta nitka do wzmacniania pięty. I ja właśnie tej nitki użyłam do zrobienia tej pięty. I ona jest taka grubaśna, to jest no naprawdę bardzo, bardzo gruba. Odpowiada grubością temu żakardowi. Właściwie skarpeta tu i tu jest tej samej grubości. A to jest naprawdę gruba, no bo tu cały czas lecą te nitki z tyłu, tak? Wyszła bardzo ładnie. I jak już obejrzałam ten kurs, tu odnoszę się do kursu takiego online Charlottestown, to wiedziałam, jak zrobić tę piętę. Natomiast jak ja bym tego nie obejrzała, to ja bym z samego opisu nie zrozumiała, o co chodzi. Słowo wam daję. Także dobrze, że to zrobiłam, bo już wiem, o co chodzi. Wprawdzie to było tak dawno, że nie pamiętam i przy drugiej skarpecie będę musiała jeszcze raz obejrzeć, ale dobra, mam dożywotnio wykupiony ten kurs. Za 16,90 przypominam. Także to była inwestycja mojego życia. No i jestem już za piętą. Zmierzyłam stopy mojego męża i okazuje się, że muszę robić 19 cm do palców i dopiero potem palce. Także po prostu będę to robić chyba, nie wiem, do lipca te skarpety. To jest raptem chyba 5 cm to, co zrobiłam. 5 albo 6, także jeszcze 3 razy tyle muszę zrobić, zanim się zabiorę za palce. I to jest pierwsza skarpeta. No. Także tak, sami widzicie, czemu to tak wolno idzie. Wtedy też nie miałam nastroju i zajmowałam się właśnie takimi szybkimi, małymi projektami, dlatego że chciałam na święta mieć na kołnierzyk do ubrania. Girlandę też chciałam na święta zrobić, bo ta wódka jest dla mnie taka typowo wiatrowa. Wszystko mi leci z rąk dzisiaj. Więc wracając do tych skarpetek. Odłożyłam je na trochę. To nie jest tak, że ja je powoli robię. Ja je odłożyłam i ostatnio siadłam na jedno popołudnie po prostu do nich i zrobiłam ten kawałek odpięty. Także idąc tym tropem. I to jest powtórzony jeden wzór. Mam tu książkę. Nie mam książki pod ręką. W każdym razie to jest jedno powtórzenie tych 18 rzędów. To jeszcze 2 i 3. Jak Bóg da, to będzie 19 cm. Jak nie, to będę musiała jeszcze zrobić pewnie z pół powtórzenia. I dopiero paluch. I to będzie pierwsza skarpetka. Także idzie jak po grudzie. Nie spodziewałam się. Ale powiem wam, że jak patrzę w kamerę, to ona jest taka ładna. W ogóle mnie to nie demotywuje, że to powoli tak idzie. A w ogóle to jeszcze coś schrzaniłam. Pan ma genialny pomysł, że jak będę robić piętę, to zmienię sobie te małe skarpetki na Magic Loop. Po co mam przekładać na pusto? Jak mogę sobie przerobić rządek prawych? Tylko, że ja ten rządek prawych przerobiłam czerwoną nitką, no bo pięta była czerwona. No i w ten sposób nie pomyślałam o tym. Pierwszy raz w życiu robiłam lakę. W ten sposób mam rządek czerwony. No masakra, ale dobra. No. Słuchajcie, mi to nie przeszkadza. Ja taką perfekcjonistką nie jestem. Jak coś się da naprawić, to staram się to naprawić. Ale jak się nie da,
A wiesz, czy mi to już się nie da? No to już tak zostawię. Nikomu to nie przeszkadza. To jest jeszcze do tego na tym zdjęciu. Więc to nawet nie będzie wystawać z żadnego buta ani niczego. Nie, jak ja wam to pokazuję. O tak. To nawet nie będzie wystawać z żadnego buta ani niczego. To jest parę oczek w te czy we w te. To. Jak mi to nie przeszkadza, to mojemu mężowi, który będzie chodził w tych skarpetach tym bardziej. Mam nadzieję, że w następnym odcinku wam już pokażę jedną chociaż zrobioną skarpetę. A jeszcze wam chciałam pokazać taką ciekawą rzecz. To mam włóczkę od Ireny, Moherowy Projekt. To jest jakaś fancy włóczka z Ameryki, jak się doczytałam. To są niby resztki. Jak Irena mi przynosi resztki, to to jest pół młotka albo i lepiej. No bo zobaczcie, ile zrobiłam, ile jeszcze mam. Ale co jest najlepsze, ona ma taki włos, bo ona jest taka półmoherowa jakby. Pokażę wam tutaj. Więc ta czerwona to jest jawol, skarpetkowa z Langa. Natomiast ta od Ireny nie dość, że ma takie ciapki, takie rdzawe. Gdzieś, wiecie, woda taka ruda leciała. Dość, że ma rdzawe ciapki. Gdzie to ten ciapek? O, tu będzie to przewidać. Nie dość, że ma takie rdzawe ciapki. Tu jeszcze ma włos. Normalnie ma włos. Zobaczcie. Widzicie? O, tu muszę. Normalnie kudłacz jest taki. Dobra, to na razie update, jeśli chodzi o skarpety, to tyle. Kolejna rzecz, którą mam na drutach. Na szydełku. I to nie jest rzecz, którą ja robię dużo, często, tylko to jest właśnie taka lekka, łatwa i przyjemna rzecz, którą wam pokazywałam. To jest chusta Sis Homemade, którą robię tak od przypadku do przypadku, najczęściej w podróży. To jest taka włóczka, już wam o niej opowiadałam, jeden z moich pierwszych zakupów, z tych takich trochę nietrafionych. Wygląda jak kokonek, to jest bawełna czteronitkowa, 800 metrów, z Hobby. Zaczęłam robić chustę o nazwie Sis, dlatego że chciałam jakiś darmowy wzór. Co wam powiem o tej chuście? Najpierw o przerabianiu kokonków, bo to jest moje pierwsze spotkanie z tego typu włóczką. Słuchajcie, nikt mnie nie ostrzegał, że zmiana kolorów kokonku to jest taka ekscytacja. Robiłam najpierw ten jasny, to jest taki, no taki jak widzicie, nie wiem jaki to nazwać kolor, biszkoptowy, ciasteczkowy. Ja to nazywam żółty tak, ale to nie jest żółty, tylko taki, widzicie, taki beżowy, cienisty nawet w miarę. I był ten pierwszy kolor w środku tego kokonka. I on mi się tak dłużył, już się nie mogłam doczekać, aż będzie ta pierwsza taka łososiowa nitka. Zaczęła się pierwsza. To jest ten fragment, gdzie była pierwsza. Potem doszła druga, było 2x2. I teraz wczoraj, jak siedziałam z dziewczynami na kawie na ruczaju, ścierkamy na polu, wjechała trzecia nitka. Czyli mamy tutaj, w tym rzędzie mamy już 3 łososiowe, 1 biszkoptową, zostając w terminologii spożywczej. Zobaczcie, jaka to jest ekscytacja. Nikt mnie nie ostrzegał wcześniej, że to będzie taka ekscytacja, zmiana kolorów. Ogólnie chusta robi się bardzo przyjemnie, bardzo szybko. Jeszcze jak ktoś ma pamięć, której ja nie mam, to już w ogóle z głowy może lecieć. Ja niestety nie mam takiej pamięci, więc ciągle patrzę w ten schemat, liczę te słupy. Wszystko robię z kartki. Wzór na tę chustę jest darmowy. Jak ktoś z was nigdy nie robił chusty na szydełku, bo to jest w ogóle moja pierwsza chusta na szydełku. Jak ktoś z was nigdy nie robił, to totalnie polecam ten wzór. Jest prościusieńki, bardzo powtarzalny, ciężko się pomylić, a nawet jak się pomylicie o jeden słupek, to tego totalnie nie widać. Gdzieś tam się na początku pomyliłam, ale tego totalnie nie widać. I tak to się prezentuje. Nie mam wprawdzie żadnego sprzętu do blokowania i już mnie to martwi, no ale dobra, jakoś to będzie. Chusta jest super, powiem wam, że teraz na wakacjach to nie miałam nakrycia głowy, bo uznam, że nie będę brać kapelusza, bo przecież tak wieje na tych kanarach. Ona zaczęła właśnie gryźć karton z kokonków, a do kokonków przejdziemy na chwilę. Tak wieje przecież na tych kanarach, że zwieje mi kapelusz. Oczywiście jak pojechaliśmy, to był skwar na maksa i nie wiało. Trochę wiało, ale nie aż tak, żeby zwiało kapelusz. Więc już w pewnym momencie mam tak zdesperowane, a miałam już takie spalone czoło tutaj, że chciałam sobie zrobić taką jakąś chustę, bandanę, cokolwiek, zamknąć. Po prostu sobie zrobić coś takiego. Dobra, wiem, że wyglądam jak babcia z Muzeum Wsi Lubelskiej. O. Ale wierzcie mi, lepsze to niż udar cieplny. No ale w końcu wydałam 12 euro na kapelusz. I nie przerwałam robienia tej chusty. Także jestem super szczęśliwa z tego, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Już nie mogę się doczekać kolejnych przejść tych kolorów. W ogóle tutaj kołtun się taki zrobił w tym i to tak denerwuje. Jak tak można zwijać? Jak tak można zwijać? Teraz ta kamera pokazuje taki oczojemny róż, ale to nie jest taki oczojemny róż. To jest taki
wiśnie ze śmietaną, bo to nie jest taka fuksja. Fuksja, ja tej wam pokażę. Trochę wybiegniemy w przyszłość. To jest fuksja. To jest fuksja. Natomiast to... troszeczkę ta moja kamera oszukuje. Ale wiecie, to też nie jest jakaś profesjonalna kamera, tylko ja nagrywam tabletem i no sobie tak pokazuje te trochę kolory jak chcę, no bo to nie do tego został stworzony. I to jest rzecz, którą ja sobie robię tak na spokojnie, wtedy kiedy się chcę zrelaksować. Bo powiem wam taką rzecz. Ja na szydełku robię luźno, a na drutach robię ciasno. I ja już odkryłam dlaczego. Dlatego, że ja się na szydełku nie stresuję. Wiem, że jak coś schrzanie, to będę umiała to naprawić. Najwyżej trzeba będzie wrócić parę rzędów, ale będę wiedziała, co z tym zrobić. Natomiast na drutach ja jestem na takim etapie, że jak coś spierdzielę, to nie zawsze jestem w stanie to naprawić. Tak było na przykład w tej chuście Big Honey Comes, w plasterki miodu, że jak coś spierdzieliłam, to nie umiałam tego naprawić. Więc albo moja robótka utykała, aż pójdę na spotkanie z koleżankami i one mi pomogą, albo musiałam udawać, że tego nie widzę i lecieć dalej. I ja zauważyłam, że w szydełku jestem zrelaksowana, robię luźno, robię duże te słupki, luźniutkie, spokojne. Może to niedobrze, bo też takie są rozwalone, ale akurat w tej chuście dobrze. Bo ja szukałam wzoru, który pozwoli mi uzyskać jak największą chustę z 800 metrów kokonka. Natomiast w innych chustach nie wiem, czy to będzie zaleta, że ja tak robię takie duże i rozwleczone, zobaczymy. Ale na drutach z kolei ja robię bardzo ciasno. Czasami mam problem z wbiciem się pod to oczko. A już na przykład z przerobieniem dwóch naraz to już jest dramat. Cały czas mam takie wrażenie, że wyjdzie mi to takie rozwleczone z dużymi dziurami. I żeby takie nie wyszło, to zaciskam te oczka. Cały czas zaciskam. I wiecie, czasami mnie ręce bolą. Normalnie mi palce czasami bolą od zaciskania, od trzymania tej nitki, od naprężania. A teraz robię jeszcze taki kardigan z moheru. I urwałam na przykład już moher. Tak szarpałam, tak naprężałam, że urwałam nitkę moheru. Ale to wam pokażę w następnym odcinku, jak będzie kawałek go więcej, bo na razie mam problem w tej początkowej fazie, bo mi tak brzydko wychodzi. Więc jak naprawię ten problem, to wam dopiero wtedy pokażę, bo teraz muszę znaleźć sposób na naprawienie tego, bo nie wiem, czy to się da zrobić. To opowiem wam o tym. A propos kokonków. Biorę tutaj, słuchajcie, mój kosz dobrodziejstwa. I zaraz wam pokażę, co tu mam. Już fuksję zobaczyliście. Dałam się, słuchajcie, wciągnąć w akcję kokonków. Oczywiście za pieniądze. To nie jest współpraca ani materiał sponsorowany. Ale i nie wiem, kto to wymyślił. Jakiś geniusz marketingu, żeby mnie wciągnąć w comiesięczne zakupy na kokonkach. Naprawdę, osoba, która to wymyśliła, gratulacje. Dołączyłam do tej akcji dopiero w marcu. O, Zocia. Cześć. Cześć, kochanie. Idziesz do mnie? Chodź. Na początku byłam taka sceptyczna. Widziałam, że ludzie do tego dołączają, ale trochę tak nie wiedziałam, z czym to się je. W ogóle wcześniej nie zamawiałam nic na kokonkach. No ale w końcu na naszym czacie krakowskich dziewiarek na Instagramie ten temat wypłynął. Jedna z moich koleżanek, jak już jedna napisała, druga, trzecia, no to uznałam, że dobra. Dużo nie trzeba, żeby mnie namówić. Też dołączyłam. I właśnie nikt mnie tak nie zainfluencował, jak moje koleżanki z czatu, zwłaszcza Justyna z czatu krakowskich dziewiarek. Pozdrawiam serdecznie Justynę. I dołączyłam do tej akcji w marcu, co oznacza, że step trzeci dostałam zakupami w marcu. Jednocześnie do koszyka już za hajsy wrzuciłam step drugi. A step pierwszy niestety skończył się w papierze i kupiłam w PDF. No ale tak strasznie chciałam mieć tą wersję w kartoniku. I tu wjeżdża znowu cała na biało Kasia Kobierce, która podarowała mi swój egzemplarz pierwszego stepu kartoniku, po to, żebym miała kolekcję. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo za to. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo mi na tym zależało, żeby mieć całość tak pięknie wydaną. Ja mam ten wzór oczywiście w PDF-ie, jak wam mówiłam, żeby nie było, że ten, że jakąś lewiznę tu odwalamy. Nie, mam ten wzór kupiony w PDF-ie. I w kwietniu dołączył jeszcze czwarty. Także słuchajcie, już w tym miesiącu postanowiłam, że w kwietniu w końcu zacznę dziergać te stepy, żeby nie mieć dużych zaległości. 1, 2, 3, 4. Widziałam już mniej więcej, jak to wygląda u niektórych. Bardzo mi się to podoba. Pierwszy step pokazywała na pewno Teti we vlogu, taki ala motylek.
potem kolejny udostępniany na story Sis Homemade. Z czego będę to dzierpiać w ogóle, w jakich kolorach i dla kogo? Pierwsze co, to kupiłam kokonek z myślą o mojej siostrze. Jeśli moja siostra mnie ogląda, to proszę teraz przewinąć parę minut. Chociaż ona nie lubi niespodzianek. Pozdrawiam cię serdecznie, Asiu. W ogóle mam powiem coś słodkiego. Moja siostra mieszka za granicą, no i witujemy się rzadko, o wiele rzadziej niż bym chciała. I ona ogląda mnie w kuchni, jak gotuję. I powiedziała mi, że jak mnie ogląda, włącza na tym dużym telewizorze w kuchni, to się czuje, jakby miała mnie tam na miejscu u siebie. O, to jest takie słodkie, naprawdę. Normalnie mi to wzruszyło, jak ona powiedziała, że się czuje, jakby miała mnie u siebie w kuchni. To jest kokonek dla Asi. W jej ulubionych kolorach. Jak spojrzycie, to chyba to nie są moje kolory. Chociaż, powiem wam. Nie, jest źle. Jako, że ja jestem według analizy kolorystycznej Warm Spring albo True Spring. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Ciepła wiosna? Nie wiem, jakie są tłumaczenia na polski. Wiosna któraś, ale ta taka pośrodku. Żywe kolory. Więc ja jestem tą wiosną. Jakie dygresji znowu, przepraszam. Ja jestem tą wiosną i w sumie chyba nieźle jest z tymi kolorami. W każdym razie, to są kolory dla mojej siostry. To jest kokonek Rekoton, czyli w 100% bawełniany. 1200 metrów, 3 nitki. Dokładnie tak, jak panny z Sis Homemade tutaj zalecają. Ja wybrałam sama te kolory. To był kokonek Rekoton, własny wybór. Kosztował chyba 45 zł. I tam w środku jest awokado. Tutaj jest pesto. To się nazywa jasny róż albo blady róż. Coś takiego. I tu jest fuksja, tylko fuksja jest razy 3. Jak tam wybierałam, takie się wybiera prostokąciki, to by było tak. Awokado, pesto, róż i potem było fuksja, fuksja, fuksja. Natomiast w tym miesiącu wybrałam sobie kokonek dla siebie, żeby też robić jednocześnie tą chustę. Nawet nie tyle jednocześnie, co przed tą dla siostry, żeby nie było żadnego fuck-upu w toku, żeby się nie okazało, że coś pomyliłam i coś schrzaniłam. To będę każdy step najpierw robić dla siebie. To jest kokonek, który przyszedł dla mnie. To również jest 1200 metrów, 3 nitki. Napisałam w życzeniach, że chciałabym mieć zawieszkę z kotkiem. I dostałam zawieszkę z kotkiem. I patrzcie, jaki słodki to jest. To jest podobno kotek z czarodziejki z księżyca. Ja nie oglądałam nigdy, chociaż wiem, że coś takiego istniało. I kojarzę, że ona miała tam jakiś taki księżyc czy coś. I zobaczcie na to. To jest. Dobra, widzicie. Troszkę ta moja kamera przekłamuje, dlatego że ten kolor jest bardziej zielony. O, nawet jest napisane. Kolory od zewnątrz. Szmaragd, kurkuma, melon, fuksja. Tym razem nie kombinowałam z podwójnych, tylko te 1200 metrów jest równo podzielone na 4 części. Tylko że ten kokonek będę zaczynać od zewnątrz. Dlatego że już mam dość zapadania się tych kokonków do środka. I nauczona doświadczeniem, bo tyle zaczął mi się ten rozwalać. Ten nie z kokonków, tylko ten z chodni. Zaczął mi się tu rozpierdzielać w środku cały i zapadać. Uznałam, że nabiję go sobie na nawijak i będę po prostu sobie ciągnąć od zewnątrz, gdzie mi się okręca. Więc moja chusta będzie się zaczynała od tego szmaragdowego końca. Ten kolor jest bardziej zielony. Nie wiem, jak wam to pokazać. O, z bliska, w sumie z bliska. Tak wam pokażę. No. On jest taki, jak widzicie, o tutaj na zbliżeniach. To nie jest taki jaskrawy turkus. Powiem wam, że strasznie mnie tu kusi. No niby rozsądek mówi, skończ poprzedni projekt. No ale oczy mówią, rozpakuj ten szmaragd. Może jednak rozpakuję ten szmaragd. Na koniec wam pokażę jeszcze jedną rzecz. To nie jest rzecz, którą zrobiłam ja. Ale to jest rzecz, którą ja będę nosić. Historia tej bluzki jest taka, że robiła ją dla siebie Małgosia ze sklepu Woolow. To było, jak się poznałyśmy w zeszłym roku. Poznałyśmy się tak, że ja od niej kupiłam po prostu motek i ona przyniosła mi go na spotkanie takie face to face po odbiór. I wtedy umówiłyśmy się na kawę, wypiłyśmy kawę i wtedy się poznałyśmy. Małgosia robiła wtedy dla siebie taką bluzeczkę letnią, właśnie tę bluzeczkę. Tylko się pomyliła w oczkach, w obwodzie. I to się tak grubo pomyliła, o kilkadziesiąt oczek. To jest z jej wełny, z jej motków, farbowanych przez nią. Jeden jest niebieski, a drugi był taki biało-różowy. I była zrobiona praktycznie w całości ta bluzeczka. Pokażę wam ją teraz. Tak. Jedyne, co miała nieskończone, to wykończenie rękawów. No i jak się okazało, Gosia ją zmierzyła, że ona jest na nią o wiele za duże.
prostu mi ją sprezentowała. Taką niedokończoną, wraz z moteczkiem tej niebieskiej wełny, żebym sobie tylko zrobiła ściągacz wedle własnego uznania i zaczęła ją nosić. I słuchajcie, zrobiłam ten ściągacz. To jest Merino Single, farbowane przez Gosię Ulo. Jej cuda będziecie mogli obejrzeć na jarmarku w Krakowie za 3 tygodnie? Mniej chyba nawet. Za 2,5 tygodnie. A jak zanim wyjdzie ten odcinek, to za 2 tygodnie. Ja sobie zrobiłam tutaj wykończenie, takie bardzo proste, tylko na tyle, żeby mieć to i w tym chodzić. Tutaj sobie zrobiłam, uwaga, zerżnęłam żywcem z pisanek. To. To zrobiłam tu. Takie wyszły dziureczki ażurkowe, a potem zrobiłam 2x2. I zamknęłam, słuchajcie, też takim najprostszym zamykaniem, takim absolutnie najprostszym, gdzie się przerabia na prawo i drugie na prawo i się nakłada to jedno oczko. Przekłada jedno przez drugie i znowu na prawe i przekłada się jedno przez drugie. Nie pochowałam jeszcze nitek. Na razie tylko to wyprałam, zablokowałam, zmierzyłam. I słuchajcie, jestem z tego taka dumna. Ja wiem, że tego nie zrobiłam, ale to jest takie piękne i ten kolor jest taki ładny i wiecie, ja nie lubię niebieskiego. Ogólnie, znaczy nie lubię. Uważam, że mi nie pasuje, ale tu z tym różowym, z tym jasnym i do tego ten kolor i jeszcze dwa krótkie rękawy. To jest takie fajne, wiecie. Merino single, takie, to jest takie cieniutkie, nie wiem. Przecież to widać wszystko, ja was widzę. Ja was widzę przez te dziurki. I wiecie co? Podoba mi się to. A tutaj jeszcze na dole. Na dole jest taki różowy, taki, zobaczcie, malinkowy wręcz. I to jest taki fajny, duży rozmiar. Mięciutkie, lejące. No, ja w tym będę chodzić. I właśnie dlatego wam to pokazuję, bo Gosia mi to dała pod koniec lata zeszłego roku. Jakoś pod koniec lata, wczesną jesienią. I to tak leżało. W końcu zrobiłam tutaj te rękawki, jeszcze jakieś nitki. To się pochowa. W końcu zrobiłam to i będę w tym chodzić, bo zrobiło się ciepło, wiosennie, lekko. I to jest idealny strój na taki wiosenny spacer albo na dzierkanie z koleżankami na polu. Dobra, moi drodzy, koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze, za to, że lubicie moje filmy. Zapraszam was do subskrypcji koniecznie, bo jak widzę nieraz, jak ktoś próbuje znaleźć moje filmy i w końcu mnie prosi o linka, bo no, nie udaje się znaleźć. Jak ktoś nie subskrybuje, to naprawdę nie da się znaleźć tych moich filmów. Chyba, że YouTube komuś podstawi jako kolejną propozycję do oglądania, ale po wpisaniu Rysia czy Rysiowrok, to powodzenia w szukaniu. Dlatego was zachęcam do subskrybowania mojego kanału. W ogóle to się ostatnio dowiedziałam, że moje filmy są poprzecinane reklamami. Ja tego nie wiem, dlatego że ja tego nie widzę, a jako twórca tego nie widzę, jak oglądam. A jak oglądam mój film z kanału innego, jako widz, to z kolei na tym moim innym kanale mam wykupioną opcję premium. I ja u nikogo nie oglądam reklam. Jakby wszystkie filmy, jakie oglądam, to oglądam na innym kanale. Nie na tym Rysia, bo właśnie nie mam na nim tego premium, tylko na takim, który już miałam od dawna, od wielu lat, Małgorzata. I tam oglądam jako Małgorzata. I komentuję też i tam mam wykupioną opcję premium i nigdy żadnych reklam nie widzę nikogo. I się zdziwiłam, jak oglądałam swoje filmy, bo też myślałam, że nie wiem, może jestem za małym twórcą, mam za małe zasięgi i nie wciskają tam tych reklam, ale powiedziała mi ostatnio Monia, matka przełożona, tylko Maksymka w naszej grupie, że moje filmy są pocięte reklamami, także nie wiedziałam, szczerze mówiąc, no ale dobra, no, takie są zasady YouTube'a. Musi być. Myślałam, że dopiero jak będę miała dużo subskrypcji, nie 500, 1000, parę tysięcy, to dopiero wtedy będą te filmy pocięte reklamami, no bo wtedy twórcy zarabiają z tych reklam. Nie sądziłam, że na etapie, w którym twórcy nie zarabiają, to filmy są pocięte reklamami. No ale tak musi być, tak jest. Mam nadzieję, że przeżyjecie te reklamy. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję za cierpliwość. Jeśli obejrzałaś to do końca, to jesteś jedną z niewielu osób, gratuluję i dziękuję ci szczególnie. Wielkie dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja mam na imię Małgorzata, a to było Rysiowrok.